Cześć, witajcie. Jak widzicie, na dzisiaj znowu przygotowałam dla Was wzór. Wzór ażurowy. Wzór, który możecie wykorzystać teraz na Wasze wiosenne projekty. Jeżeli będziecie robili go z trochę cieńszej włóczki, ja tutaj dosyć grubą wzięłam włóczkę, robiłam drutami o grubości 4 mm, bo tak jest do takich drutów przeznaczona ta włóczka 3,5 do 4. Ja to tutaj robiłam na czwórkach, tak, na czwórkach robiłam, teraz byłam troszeczkę, zastanawiałam się, ale to było na czwórkach robione, te druty, na których to teraz jest, są troszeczkę cieńsze. Oczywiście mamy znowu szkic do tego wzoru, który możecie sobie przepisać, nie ma z tym problemu. Bardzo prosty wzór, który, tu mamy prawą stronę, który z lewej strony też bardzo fajnie, ciekawie wygląda, a więc w moim przypadku ja nie lubię szalików, nie lubię opasek na głowę, no opaska na głowę może być z brzydkim lewą stroną, z brzydką, ale w takich rzeczach jak na przykład szaliki, nie lubię jak ta lewa strona jest nie za ciekawa, bo szal zawsze się troszeczkę odwraca, a więc w tym wypadku również na szaliki. Jeżeli będziecie używać ten wzór na szalik, czy na opaskę na głowę, pamiętajcie o tym, to co Wam zawsze powtarzam, żeby zrobić brzegi, co najmniej 2-3 oczka, to znaczy oczko brzegowe i dodajcie sobie z 2-3 oczka z każdej strony, żeby zrobić to ścigiem francuskim, żeby po prostu Wam się nie zawijało. Popatrzcie, ja tutaj tego nie zrobiłam i to się zawija już na przykład na opaskę na głowę czy na szalik. Byłoby bardzo brzydkie, nie denerwowałoby Was to, jeżeli będzie się to zawijało te boki. Koniec gadania, szkic. Będę z Wami robiła dzisiaj jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość. Liczba oczek podzielna jest przez 20. Mówimy w tej chwili o dwóch drutach. Liczba oczek podzielna jest przez 20 plus 2 oczka dla symetrii, jak widzicie tutaj, plus 2 oczka brzegowe, które tutaj nie są zaznaczone. Na wysokość mamy 16 rzędów. 17 rząd rozpoczynamy znowu od pierwszego. Wzór na druty 2 lub na okrągło, na drutach z żyłką. Ale jeżeli będziecie robili to w okrążeniach, to nie macie tych dwóch oczek dla symetrii i oczywiście nie macie dwóch oczek brzegowych. Robicie od początku do końca, od początku do końca, od początku do końca. To znaczy od pierwszego do 20 oczka i tak stale w kółko. Bez tych dla symetrii. Rzędy parzyste przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu, również rzędy w okrążeniach, tak jak schodzą z drutu. Tylko tutaj dla tych z Was, którzy są początkujący, robicie na dwóch drutach i robicie rzędy parzyste, to znaczy drugi, czwarty, szósty i tak dalej i robicie tak, jak oczka schodzą z drutu, a więc te, które tu były na lewo w pierwszym rzędzie, one schodzą Wam z drutu jako prawe oczka w rzędach i takie też przerabiacie. Narzuty przerabiacie na lewo. Oczka, które robiliście w nieparzystych rzędach, schodzą Wam w parzystych rzędach jako lewe. Te prawe schodzą Wam jako lewe. Te dwa razem przerabiacie na lewo. Natomiast jeżeli robicie w okrążeniach, to te lewe w okrążeniu parzystym przerabiacie na lewo. Narzuty przerabiacie na prawo, wsuwając drut prawy pod przednią ściankę. Te prawe przerabiacie na prawo, dwa razy przerabiacie na prawo, dwa razy przerabiacie na prawo i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli już jesteśmy przy oczkach, przy szkicu, na lewo zaznaczone są oczka, na czarno, przepraszam, są oczka lewe, narzuty na zielono, na niebiesko, prawe oczka, tu na różowo są dwa razem pod tylnią ścianki, pod tylnie ścianki wsuwając prawy drut i one mają wtedy to oczko, które z nich powstanie, ma skos w lewą stronę, natomiast te są pod przednimi ściankami i mają skos w prawą stronę. Zaczynamy. Pierwszy rząd, oczko brzegowe i dwa oczka lewe.
Następnie na zielono mamy narzut, niebieskie dwa oczka prawe, czarne dwa oczka lewe, różowe dwa oczka razem i z tego oczka, które tutaj powstanie z tych dwóch, ono będzie się skłaniało w lewą stronę. Dlatego wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych dwóch oczek, przeciągamy włóczkę i teraz jak spojrzycie, zobaczcie, ona ma skłon w lewą stronę. Na czarno są dwa lewe oczka, niebieskie dwa prawe, czarne dwa lewe i na czerwono dwa oczka razem ze skłonem na prawo. To znaczy wsuwacie drut prawy pod przednie ścianki tych dwóch oczek, przeciągacie włóczkę i to oczko, które powstanie z tych oczek, ma skłon w prawą stronę. Ja, ponieważ przerabiam prawe oczka pod tylnią ścianką, muszę zamienić je miejscami i teraz dopiero przerabiam razem. Następnie mamy dwa lewe oczka i dwa prawe. Popatrzcie, normalnie ludzie, oprócz Miry, przerabiają prawe oczka, wsuwając drut tu pod przednią ściankę i wyciągają włóczkę. Ja robię, wsuwając pod tylnią ściankę, dlatego muszę, jak robię je razem, to muszę zamienić je miejscami. Po tych dwóch prawych oczkach robicie narzut i u mnie są już dwa oczka dla symetrii na lewo i oczko brzegowe. To był pierwszy rząd. Trzeci rząd, oczko brzegowe, a następnie mamy dwa oczka lewe. Jeden narzut, trzy oczka, które przerabiamy na prawo, dwa lewe, dwa razem pod tylnią ścianką, pod tylnie ścianki, jedno oczko lewe, dwa prawe, jedno lewe i dwa razem pod przednią ścianką. Dwa lewe, dwa na prawo, przepraszam, trzy na prawo, nie dwa. Jeden narzut i po raporcie mam już dwa oczka na lewo i oczko brzegowe. Czwarty rząd przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. Rząd piąty, oczko brzegowe, następnie mamy dwa lewe, znowu te zostają, jak widzicie, tu się nic nie zmienia. Jeden narzut, cztery oczka, które przerabiamy na prawo, to są te na niebiesko zaznaczone. Dwa na lewo. Dwa razem pod tylnymi ściankami. Dwa prawe. Dwa razem pod przednimi ściankami, dwa lewe, cztery oczka przerabiamy na prawo, robimy jeden narzut. I teraz powtarzacie taką ilość tych raportów, jaką potrzebujecie, znaczy rozpoczynacie znowu od pierwszego oczka. Ponieważ ja tylko robię jeden raport, to u mnie po raporcie są dwa oczka na lewo i oczko brzegowe, które również przerabiam na lewo. Rząd siódmy, oczko brzegowe, dwa oczka przerabiamy na lewo. Następnie mamy jeden narzut i pięć prawych oczek. Czwarte i piąte. Kolejne dwa oczka to są oczka lewe. I teraz mamy dwa oczka razem, pod tylnymi ściankami wsuwamy prawy drut, przeciągamy włóczkę. I dwa oczka razem, wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek, przeciągamy włóczkę. Robimy dwa lewe oczka i pięć prawych. Przepraszam, musiałam wyłączyć kamerę, bo musiałam kichnąć, bo mi już w nosie kręciło. Piąte oczko prawe. Po tym piątym oczku robimy jeden narzut i dwa lewe oczka dla symetrii i jedno oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie ósmy rząd oczka tak, jak schodzą z drutu. Jesteśmy teraz w dziewiątym rzędzie. Po brzegowym robimy dwa oczka na lewo, jeden narzut i dwa razem pod tylnymi ściankami. Następnie mamy cztery prawe oczka
dwa lewe, dwa prawe, dwa na lewo, cztery na prawo, dwa razem ze skłonem na prawo, to znaczy wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek, przeciągamy włóczkę. Robimy jeden narzut i u mnie już są dwa oczka dla symetrii i jedno oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Jedenasty rząd, oczko brzegowe, kolejne dwa oczka po brzegowym przerabiamy na lewo i robimy jeden narzut. Następnie mamy znowu jedno lewe oczko, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnymi ściankami przeciągamy włóczkę, trzy prawe i trzecie, dwa lewe, dwa na prawo, znowu dwa na lewo i trzy na prawo. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednimi ściankami tych dwóch oczek wsuwamy prawy drut i przeciągamy włóczkę. Robimy jedno oczko na lewo, jeden narzut i u mnie dla symetrii dwa oczka na lewo i oczko brzegowe. To był teraz jedenasty rząd. Jesteśmy w trzynastym rzędzie. Po brzegowym oczku robimy dwa oczka na lewo, a następnie jeden narzut. I znowu dwa lewe oczka. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnymi ściankami. Kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo. Pierwsze i drugie. Robimy dwa na lewo. Dwa na prawo. Dwa na lewo i dwa na prawo. Dwa oczka razem pod przednimi ściankami wsuwamy prawy drut, przeciągamy włóczkę i robimy dwa oczka razem. Następnie są dwa oczka na lewo, jeden narzut i u mnie już dla symetrii dwa oczka na lewo i oczko brzegowe. Czternasty rząd przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w piętnastym rzędzie brzegowe i po tym brzegowym robimy dwa oczka na lewo. Następnie mamy znowu nasz narzut. Jak spojrzycie na szkic, to tu się nic nie zmienia w tych trzech oczkach. Cały czas mamy na początku dwa lewe i później jeden narzut. I po tym narzucie w piętnastym rzędzie robimy jedno oczko na prawo, a następnie dwa oczka przerabiamy na lewo. Dwa oczka razem pod tylnymi ściankami wsuwamy prawy drut, jedno oczko prawe, dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe i jedno prawe. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo, to znaczy wsuwamy prawy drut pod dwa oczka kolejne, ale pod ich przednie ścianki. Robimy dwa lewe oczka, jedno prawe, narzut i powtarzacie taką ilość raportów, jaka potrzebna jest Wam do Waszego projektu. U mnie jest tylko jeden raport, a więc po raporcie robię dwa oczka na lewo dla symetrii i jedno oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i przerabiacie ostatni, szesnasty rząd, tak jak oczka schodzą z drutu. Zobaczcie, zakończyliśmy nasz wzór. Tu zrobiłam dwa raporty na wysokość i jeden raport na szerokość. I zobaczcie, w ten sposób to wygląda. I teraz chciałabym Wam jeszcze do tego powiedzieć jeszcze. Jeżeli chcecie naprawdę zrobić opaskę, to popatrzcie, wystarczy Wam raport jeden.
plus te dwa oczka dla symetrii, plus dwa oczka brzegowe, ale dodajcie sobie jeszcze na przykład trzy oczka z jednej strony, trzy z drugiej, które będziecie ściegiem francuskim robili. To znaczy ścieg francuski, z każdej strony robicie tylko prawe oczka. I wtedy nie będzie Wam się to zawijało i będziecie mieli bardzo fajną opaskę na głowę na wiosnę. Do tego możecie dorobić sobie na przykład komin i jest bardzo świetny komplecik. Ten szkic też nie jest, jak widzicie, bardzo trudny. Możecie go sobie przepisać. Mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam dużo, dużo zdrówka, kochani. Trzymajcie się cieplutko w tych takich niesamowitych i niepewnych czasach. I bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie. Do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Na razie, cześć.